Fortnite umiera, ta gra jeszcze istnieje epik niszczy tę grę. a Fortnite jeszcze w ogóle żyje? Matek to Mike, Jeśli interesuje się Fortniteem oraz macie z tym do TikToka, Twittera czy też nawet YouTube'a, mogliście się na, na setki takich komentarzy, artykułów na stronach bądź też po prostu filmów krytykujących i mówiących o upadku Fortnite. Jednak czy na pewno jest to prawdą, oglądajcie do końca, bo dziś postaram się Wam przedstawić sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Fortnite. Jak się okazuje, Fortnite w 2021 zarobił więcej niż w szczycie jego popularności. Jak to jest w ogóle możliwe? To, że w coś nie grasz, nie oznacza od razu, że coś jest martwe. Fortnite jest niekwestionowanie grą dla młodszych. Odbiorców. To właśnie na nim głównie bazuje. W 2018 roku, czyli gdy o Fortnite mówiło się na całym świecie, był on wspominany w niejednym programie, ciężko było o nim nie słyszeć, będąc wręcz atakowanym informacjami o nim z każdej strony. Okazuje się, że w tamtym roku średnio co miesiąc grało w grę około 78 milionów graczy. I teraz uwaga, bo to może zaskoczyć niejedną osobę. Najnowsze dane mamy z 2021 roku, czyli wtedy, gdy o Fortnite mówi się, że jest martwą grą. Przez to, że na Twitchu wypłacał czołówki kategorii. Jednak, jak się okazuje, średnio miesięcznie grało wtedy aż o 5 milionów graczy więcej. Dlaczego tak jest? Epic Games oraz sam Fortnite to przede wszystkim biznes. W którym chodzi po prostu o zarabianie pieniędzy. Tak samo jest z każdą inną grą, więc koniec końców nie obchodzi ich to, czy streamerzy lub youtuberzy grają w grę, tworzą z niej content, tylko to, czy zarabiają pieniądze. Tak jak wspomniałem, Fortnite jest skierowany do młodszych odbiorców, dlatego baza graczy nie rośnie przez to, że Fortnite jest aktualnie popularny w internecie, tylko dlatego, że rodzice widzą tę grę jako grę, w którą ich dziecko może zagrać bez żadnych problemów i przede wszystkim będzie bezpieczne. Dokładnie takim samym przypadkiem jest Roblox. Nie musisz być odkrywcą, żeby stwierdzić, że twórcy Roblox nie skupiają się na sporcie, czy też właśnie twórcach kontentu Tworzą, Gry przyjazną dla dzieci i w tym samym czasie z tego zarabiają. Fortnite zaimplementował ten model idealnie, przez co nie muszą się przyjmować opiniami ludzi na przykład na Twitterze. Tak jak wielu prosów może narzekać na liczne błędy, anulowanie turniejów, słabą metę, tak dzieci po prostu dobrze bawią się przy grze i nie przyjmują się takimi kwestiami, a to właśnie ich opinie najbardziej rzutują na tym, ile zarobi Epic Games. Czy taki model gry naprawdę działa? W 2018 roku Fortnite wygenerował przychód w wysokości 5,4 miliarda dolarów. W 2018 był niestety znaczny spadek do 3,7 miliarda, jednak już 2018 w 2020 Epic z powrotem wróciło do pobu 5,7 miliarda, a w 2021 przebili oni swój rekord osiągając przychód w wysokości 5,8 miliarda dolarów. Natomiast w 2022 przychody Epic są przewidywane na 6,27 miliarda, i według również tych przewidywań, ten trend wzrostowy powinien z nami zostać. Jak widzicie, obecnie Epic Games generuje więcej pieniędzy niż kiedykolwiek i to w momencie, gdy mieli oni sporo problemów prawnych, a w szczególności to około wersji na telefony. Jak wiecie, do dziś nie da się jeszcze zagrać w nowego Fortnite na iOS, a ludzie, którzy mają go obecnie zainstalowanego, Dalej biją się na mapie Chapter 2 z mitykiem KOTKA. Więc gdy wróci, na pewno będzie to spora część przychodów Epic Games. Jak Fortnite zarabia? Główny sposobem na zmontowanie gry takiej jak Fortnite, czyli kompletnie darmowej do grania, są mikrotransakcje. Tysiące osób zagra w darmową popularną grę w celu jej sprawdzenia, a po spędzeniu w niej trochę czasu stwierdzi, że nie zaszkodzi wydać trochę pieniędzy, skoro i tak była darmowa. W dłuższej perspektywie jednak takie gry mają potencjał do zarobienia o wiele więcej niż gdyby płaciło się jednorazowo, powiedzmy 200 zł za grę, co w tych czasach i tak jest dość niedużą ceną za grę komputerową. Przykładowo w 2021. Przeciętny gracz Fortnite wydał około 85 dolarów, czyli jakieś 350 zł. Więc jeśli masz 80 milionów graczy miesięcznie, nie jest ciężko, żeby gra zarabiała. Fortnite nie wymyślił tej strategii, ale wyniósł ją na kompletnie nowy poziom. Dosłownie każdy przedmiot w grze został zmonetyzowany. Możesz kupić skiny, emotki, kilofy, plecaki, muzyki do lobby, malowanie do broni i karnet bojowy. I działa to naprawdę dobrze. Gry tego typu najwięcej robią na 10% graczy, którzy wydają na grę najwięcej. Są to osoby, które kupują praktycznie wszystko, co wchodzi do sklepu. Znasz taką osobę? Dodatkowym atutem sprzedawania skinów jest to, że koszty są naprawdę marginalne. Zakładając, że Epic płaci za wydanie skina w całości na polskie od 50 do 100 tysięcy złotych, a z tego co wiem, Epic lubi płacić ludziom mało, nie nieraz różni artyści wystawiali maile poirytowani tym, że miliardowa firma proponuje im okropnie niskie stawki za ich poświęcony czas oraz pracę. Żeby kupić w potrzebujemy wydać 28 złotych. Otrzymamy za to 1000 foodolców i za to możemy kupić skina, który kosztuje 800 v Więc wystarczy, że danego skina kupi od 1800 do 71 osób i już cały koszt kina się zwraca. A tak jak mówiłem, przy 80 milionach graczy miesięcznie na pewno nie jest to żaden problem. A właściwie jest to wręcz niemożliwe, żeby to się nie udało. A skin będzie wracał już do sklepu przez długi czas, będąc jednorazową inwestycją, która ciągle generuje pieniądze. Żeby wam lepiej zobrazować, wystarczy, by sprzedać skina do 0, 0,001% graczy i i tak na tym zarobi. Kolejną kwestią, która pomaga zarobić Fortnite'owi, są kolaboracje. Jeśli jesteś jedną z największych firm na świecie, każdy chce z tobą współpracować. Do tej pory dostaliśmy współpracę z... I Dead Space. Jak widzicie lista jest naprawdę długa i żadna gra do tej pory nie była tak wielkim multiversum jak Fortnite. Tylko tu możesz zalogować się do gry, zostać zabitym przez Travisa Scotta używającego Kamehameha podczas gdy obok niego derokręć 90 tylko po to, żeby zostać zabitym przez Ant-mana, którego zabija Ryan Grande, która to zaniecie od co w czasie gdy Jinx będzie tańczyła greedy, a Neymar pił mini botkę. To pracy to dobra strategia, ponieważ każdy wygrywa. Obie firmy budują hype na współpracy z Fortniteem, a dodatkowo nie trzeba praktycznie żadnych działań marketingowych. Jeśli kupujesz spider w Fortnite, to nie dlatego, że ktoś w jakiejś reklamie ci go polecił, tylko dlatego, że lubisz. Jeśli jesteś osobą starszą, na pewno masz taką grę, która budzi w tobie nostalgię. I dobrze ją wspominasz. Przykładowo dla mnie taką grą jest San Andreas. Tak samo w przyszłości, a nawet już będzie to z Fortnite'em. Po co są robione te wszystkie koncerty i współpraca? Jeśli byłeś wspólnie z znajomymi na koncercie Travis'a Scotta i dobrze się przy tym bawiłeś, nie liczyłoś to, że ostatni update był tragiczny. Gra zawsze będzie dla ciebie. W tych wspomnieniach dobra, pomimo licznych niedoskonałości. Przez to sporo osób będzie przy Fortnite do końca, gdyż była to ich gra dzieciństwa. Dlaczego ludzie mówią, że Fortnite umiera? Jest to spowodowane przede wszystkim kontentową stroną tej gry. Jeśli spojrzymy na statystyki z Twitcha, możemy zobaczyć, czy Fortnite mocno tam stracił. Możemy też spojrzeć na dużych Fortnite'owych youtuberów. pod lupę. Jacoba, największy youtuber związany z tą grą w Polsce, który i tak obecnie radzi sobie bardzo dobrze, ale 2-3 lata temu jego filmy robiły 2-3 czy nawet 4 razy więcej wyświetleń. Fortnite dotyczyło się od standardowego prowadzenia marketingu gier. Na wygry wychodzą i płacą dużym streamerom, że postreamowali i grę kilka godzin, a Epic skupia się po prostu na budowaniu community. Podsumowując, gra może jest martwa kontentowo, aczkolwiek jako biznes, czym jest każda gra, zarabia obecnie więcej niż kiedykolwiek. Fortnite działa praktycznie jak maszynka do drukowania pieniędzy, więc Fortnite nie jest ani trochę bliski śmierci, tak jak wiele komentarzy czy opinii może Ogłosić, bo koniec końców gra jest po to, żeby zarabiała, a tak naprawdę tylko to się liczy dla firmy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, jeśli wam się spodobał lub uznaliście go za ciekawy, koniecznie zostawcie suba oraz łapkę w górę, będę wam za to mega wdzięczny. Trzymajcie się i do zobaczenia.